To jest naczepa podkontenerowa, którą wykorzystuje się właśnie do transportu kontenerów. Patrząc tak z dalsza, można zauważyć, że to jest sam szkielet, sama podbudowa naczepy. Można tu zauważyć elementy, które powtarzają się w każdej naczepie. Gniazda przewodów elektrycznych, powietrznych, podpory, osłony antyrowerowe. Ale mamy tutaj jeszcze takie punkty zaczepień. Są to takie śruby, tak zwane twist locki, w które te wchodzą otwory tutaj na rurze zaczepowych kontenera. Wchodzą tutaj na tą śrubę. Przekręca się tutaj ją w ten sposób. Dodatkowo tym zabezpieczeniem się zabezpiecza na czas transportu. Wezmę mu to, odblokuję, bo mu nie wejdzie, jak mu będą kłaść kontener. Jak wspomniałem wcześniej, jest to taka pospolita naczepa. Można się spotkać z bardzo, że tak powiem, rozbudowanymi, które się rozciągają, wydłużają, posiadają bardzo dużo osi, gdyż tutaj popatrzmy może szybko na kontener. Mamy 32 tony samego wagi kontenera wraz z ładunkiem, czyli 32,5 tony. Tutaj mamy na przykład na tych kontenerach 34 tony. Może ważyć taki kontener. Dla porównania zwykła naczepa, cały zestaw ze zwykłą naczepą wraz z ładunkiem o maksymalnym obciążeniu waży 40 ton. A tu 34 tony waży sam kontener. I elementy, które się powtarzają w innych naczepach, to też tuba na dokumenty, panel powietrzny, kran ręczny, podnoszenie osi. Tutaj te twist locki, które są rozmieszczone w odpowiednich odległościach. Wszystko jest standaryzowane. Nigdy nie jeździłem na kontenerach i nie ciągałem naczep podkontenerowych. Dlatego trzeba tutaj wiedzieć, w którym miejscu postawić kontener. Kontener może być 20-stopowy, 30-stopowy, 40-stopowy, 45-stopowy. Także trzeba odpowiednio wiedzieć, w który otwór ma tu właśnie pasować. Jak rozłożyć ten kontener, aby nie przekroczyć dopuszczalnych nacisków na oś. Koła oczywiście. Tutaj w tej naczepie można sobie bardzo ładnie, fajnie popatrzeć. Na konstrukcję naczepy. Praktycznie każda naczepa ma zawieszenie pneumatyczne. To jest taki miech napełniony powietrzem, którym regulujemy wysokość zawieszenia. Można podnosić, dopuszczać w dół. Tam mamy cylinderek od hamulców, który rozpycha lub zaciska klocki. Czasem te cylinderki można spotkać tak wzdłużnie zamontowane na osi, że można sobie tu pooglądać. No i cóż, ładujemy kontener na platformę, zabezpieczamy go i właściwie można jechać.